Sir Arthur Conan Doyle, Rytuał Musgrave'ów. Mój przyjaciel Sherlock Holmes miał niezwykle precyzyjny i usystematyzowany sposób myślenia. Ubierał się raczej zwyczajnie i skromnie. Niemniej był jednym z najgorszych bałaganiarzy, jakiego kiedykolwiek poznałem. I bynajmniej nie chodzi o to, że moje przyzwyczajenia w tym względzie można by uznać za konwencjonalne. Trudy i niebezpieczeństwa pracy w Afganistanie w połączeniu z moimi artystycznymi skłonnościami sprawiły, że podchodzę do porządku znacznie swobodniej niż przystoi lekarzowi. W moim przypadku istnieją pewne granice. Kiedy jednak widzę człowieka, który trzyma swoje cygara w koszu na węgiel, tytoń w czubku perskiego pantofla, a listy, na które jeszcze nie odpowiedział, przybija scyzorykiem do drewnianej półki nad kominkiem, zaczynam wierzyć, że sam jestem niezwykle pedantyczny. Zawsze byłem zdania, że ćwiczenia w strzelaniu z pistoletu odbywają się z reguły na wolnym powietrzu. Pewnego razu, gdy Holmes znajdował się w tym dziwnym nastroju, w jaki od czasu do czasu popadał, zastałem go siedzącego w fotelu z palcem na spuście i setką naboi boksera pod ręką. Strzelając na wprost, ozdabiał przeciwległą ścianę dziurami po kulach, które utworzyły litery VR, tchnące patriotyzmem. Wiktoria Regina. Wierzcie mi, nie skorzystały na tym ani atmosfera, ani wygląd naszego pokoju. W naszym mieszkaniu zawsze walało się mnóstwo chemikaliów i najróżniejszych przedmiotów związanych z przestępstwami, których rozwikłaniem zajmował się Holmes. Przedmioty te w jakiś niewytłumaczalny sposób odnajdowały się w nieprawdopodobnych miejscach, na przykład w maselniczce albo gdzieś, gdzie jeszcze trudniej było się ich spodziewać. Najbardziej jednak drażniły mnie papieżyska. Holmesa przerażała myśl, że jego dokumenty, zwłaszcza te, które były związane z wcześniejszymi sprawami, mogą ulec zniszczeniu. Jednak tylko raz w roku lub raz na 2 lata znajdował w sobie tyle energii, by je skatalogować i uporządkować. Zresztą, jak już kiedyś pisałem, w tych dość chaotycznych wspomnieniach, po okresach przypływu ogromnej energii i pasji, kiedy to mój przyjaciel dokonywał swych największych czynów kojarzonych później z jego nazwiskiem, zawsze następowały w jego życiu stany apatii. Wówczas przez całe dnie leżał na sofie ze swoimi skrzypcami, otoczony stertami książek i rzadko kiedy ruszał się z miejsca, a jeśli już, to co najwyżej po to, by podejść do stołu. W ten sposób papiery gromadziły się z miesiąca na miesiąc, aż w końcu każdy zakątek pokoju zawalony był stertami rękopisów, których pod żadnym pozorem nie można było spalić i których nikt nie miał prawa ruszyć, z wyjątkiem ich właściciela. Pewnego zimowego wieczoru, kiedy razem siedzieliśmy przy kominku, zasugerowałem mu, żeby, gdy już skończy wklejać wycinki do swojej księgi złotych myśli, wykorzystał kolejne 2 godziny i trochę postarał się, by w naszym mieszkaniu dało się żyć. Holmes nie mógł zaprzeczyć słuszności mojej prośby, więc z żałosną miną poszedł do sypialni, a po chwili wrócił, wlokąc wielkie blaszane pudło. Postawił je na podłodze pośrodku pokoju i przysiadając przed nim na stołku, zdjął pokrywę. Zobaczyłem, że w 1/3 zapełnione było już stosem papierów w postaci pakietów powiązanych czerwoną taśmą. Sporo tutaj spraw, Watsonie, powiedział, patrząc na mnie z szelmowską miną. Coś mi się wydaje, że gdybyś wiedział o wszystkim, co kryje się w tym pudle, błagałbyś mnie, bym kilka z nich stamtąd wyjął, zamiast wkładać kolejne do środka. A więc to są zapiski z twoich pierwszych spraw? Spytałem. Już wiele razy pragnąłem się do nich dorwać. Tak, mój drogi. Wszystko to zostało spisane wcześniej, jeszcze zanim pojawił się mój biograf, aby mnie uwiecznić. Czule, jakby pieszczotliwie brał do rąk pakiet po pakiecie. Nie są to świadectwa samych sukcesów, Watsonie, powiedział, ale zdarzały się wśród niezłe zagadki. Oto relacja dotycząca mordu Starleton i sprawa Womberlego, handlarza winem, oraz przygoda ze starą Rosjanką i dziwna sprawa kuli z aluminium. No i jeszcze pełne sprawozdania o kulawym Ricolettim i jego paskudnej żonie. A tutaj, tutaj mamy coś, co naprawdę wymagało sporego wysiłku. Włożył rękę do pudła, sięgając aż do jego dna i wydobył z niego małą drewnianą szkatułkę z przesuwanym wiekiem, taką, w jakiej dzieci trzymają zwykle swoje drobiazgi. Wyciągnął ze środka zmięty kawałek papieru, staroświecki, mosiężny klucz, drewniany kołek z przymocowanym do niego kłębkiem sznurka
i trzy stare, przeżarte rdzą metalowe krążki. No i co, mój drogi? Co o tym sądzisz? Spytał, uśmiechając się na widok mojej miny. To doprawdy przedziwna kolekcja. Niewątpliwie przedziwna, a związana z nią historia wyda ci się jeszcze dziwniejsza. A więc te przedmioty mają jakąś historię? Owszem, i to jaką? Można śmiało powiedzieć, że same stanowią historię. Co przez to rozumiesz? Biorąc przedmioty do ręki jeden po drugim, Sherlock Holmes ułożył je wzdłuż krawędzi stołu. Potem uniósł się z taboretu, usiadł wygodnie na krześle i przyglądał im się przez chwilę z błyskiem satysfakcji w oku. Te rzeczy tutaj, powiedział, to jedyne pamiątki, które przypominają mi o rytuale Musgrave'ów. Już kilka razy słyszałam, jak wspominał o tej sprawie. Nie sądziłem jednak, że kiedykolwiek uda mi się poznać szczegóły. Sprawiłbyś mi ogromną przyjemność, powiedziałam, gdybyś mi o tym opowiedział. I pozostawił śmieci tam, gdzie są, zawołała z psotnym błyskiem wokół. Bądź co bądź, Watsonie, twoje zamiłowanie do porządku zbytnio na tym nie ucierpi. Ja zaś bardzo się ucieszę, jeśli dodasz tę sprawę do swoich pamiętników. Pewne aspekty czynią ją całkowicie wyjątkową w historii kryminologii. I to nie tylko w Anglii, lecz również, jak sądzę, w innych krajach. Lista moich osiągnięć z pewnością nie byłaby kompletna, gdyby nie znalazła się w niej relacja z tej tak bardzo dziwnej przygody. Jak zapewne pamiętasz, to sprawa statku Gloria Scott i moja rozmowa z tym nieszczęsnym człowiekiem, którego losy streściłem, po raz pierwszy zwróciły moją uwagę na zawód detektywa, jaki miał się potem stać istotą mojego życia. Znasz mnie teraz, kiedy moje nazwisko stało się już rozpoznawalne, a zarówno policja, jak i opinia publiczna uznają mnie za ostatnią instancję w trudnych do rozwiązania przypadkach. Nawet kiedy mnie poznałeś, w czasach, gdy zajmowałem się sprawą, którą upamiętniłeś jako studium w Szkarłacie, miałem już znaczne, choć niezbyt lukratywne osiągnięcia. W związku z tym nie zdajesz sobie pewnie sprawy, jak ciężko mi było na początku i jak długo musiałem czekać, nim zdołałem poczynić jakiekolwiek postępy w mojej profesji. Gdy po raz pierwszy przyjechałam do Londynu, wynająłem kwaterę przy Montague Street, kilka kroków od British Museum. Tam czekałam na swoją szansę, wypełniając wolny czas, którego miałem w nadmiarze, zgłębianiem wszystkich dziedzin wiedzy, jakie mogłyby się przydać w moim fachu. Od czasu do czasu trafiały się jakieś sprawy, które porzucali mi głównie byli koledzy ze studiów, bo w ostatnich latach, jakie spędziłem na uniwersytecie, zrobiło się dość głośno o mnie i o moich metodach. Trzecią z tych spraw był rytuał Musgrave'ów. I to właśnie dzięki zainteresowaniu, jakie wzbudził przedziwny łańcuch wydarzeń oraz dzięki sprawom ogromnej wagi, których dotyczył, udało mi się uczynić pierwszy krok w kierunku zdobycia mojej obecnej pozycji. Reginald Musgrave uczęszczał do tego samego koledżu co ja. Nawiązałem z nim luźną znajomość. Nie był zbyt lubiany przez innych studentów, choć zawsze odnosiłem wrażenie, że to, co uznawano za jego dumę, było raczej próbą ukrycia całkowitego braku pewności siebie. Szczupły, z zadartym nosem i wielkimi oczami sprawiał wrażenie arystokraty. Świadczył o tym również jego styl bycia. Faktycznie był potomkiem jednego z najstarszych rodów w królestwie, mimo że należał do linii, która wyodrębniła się z północnych Musgrave'ów mniej więcej około XVI wieku i objęła włości w zachodnim Sussex. Dwór Harleston jest prawdopodobnie najstarszym zamieszkałym budynkiem w hrabstwie. Patrząc na Reginalda, można było odnieść wrażenie, że uosabia miejsce, w którym się urodził. Zawsze, gdy widziałem jego bladą, bystrą twarz, sposób, w jaki trzymał głowę, przychodziło mi na myśl szare sklepienia, wielodzielne okna i ogólny widok tej szacownej wiekowej siedziby. Pamiętam, że rozmawialiśmy kilkakrotnie. Wyrażał wówczas wielkie zainteresowanie moimi metodami obserwacji i wnioskowania. Nie widziałem go przez 4 lata, aż do dnia, gdy pewnego ranka wszedł do mojego pokoju przy Montague Street. Niewiele się zmienił. Był modnie ubrany, zawsze wyglądał jak dandys. Zachował także ten sam spokojny, uprzejmy sposób bycia, który wcześniej go wyróżniał. Jak ci się wiedzie, Musgrave? Spytałem, gdy już serdecznie uścisnęliśmy sobie dłonie. Pewnie słyszałeś o śmierci mojego biednego ojca.
powiedział. Pochowaliśmy go jakieś 2 lata temu. Od tego czasu musiałam oczywiście zarządzać posiadłością Harleston, a ponieważ jestem również posłem z mojego regionu, zostaje mi niewiele czasu dla Ty zaś, Holmesie, jak widać, postanowiłeś zrobić praktyczny użytek z tych zdolności, którymi niegdyś wprawiałeś mnie w osłupienie. Tak, odparłem. Zdecydowałem się żyć z mojego intelektu. Ogromnie się cieszę, że to słyszę, bo w tej chwili twoja rada byłaby dla mnie nieoceniona. W Harleston dzieją się ostatnio dziwne rzeczy, a policji jak dotąd nie udało się niczego wyjaśnić. Doprawdy to przedziwne i niewytłumaczalne zdarzenia. Możesz sobie wyobrazić, Woodsonie, jak uważnie go słuchałem, ponieważ szansa, na którą tak liczyłem przez wszystkie miesiące bezczynności, nagle znalazła się w zasięgu ręki. W głębi serca byłem przekonany, że powiedzie mi się tam, gdzie innym się nie udało i że teraz będę miał możliwość się sprawdzić. Proszę, opowiedz o tym w szczegółach, zaproponowałem. Reginald Musgrave usiadł naprzeciwko mnie i zapalił papierosa, którym go poczęstowałem. Powinieneś wiedzieć, że choć sam jestem kawalerem, muszę utrzymywać w Harleston wielu służących. To stary, wielki dom pełen zakamarków i trzeba włożyć dużo wysiłku, żeby się nim zajmować. Muszą dbać o niezbędne naprawy, a w sezonie polowań na bażanty zazwyczaj zjeżdżają się goście, dlatego posiadanie licznej służby jest konieczne. Mam łącznie 8 pokojówek, kucharza, kamerdynera, 2 lokajów i chłopaka na posyłki. Oczywiście stajniami i ogrodem zajmuje się dodatkowy personel. Spośród wszystkich tych osób najdłużej pracował u nas kamerdyner Branton. Kiedy zatrudniał go mój ojciec, był jeszcze młodym nauczycielem, który nie mógł sobie znaleźć miejsca w świecie. Jego silny charakter i mnóstwo energii sprawiły, że szybko stał się dla nas kimś niezastąpionym. To rosły, przystojny mężczyzna o pięknym, wysokim czole. Choć był z nami od 20 lat, w tej chwili ma nie więcej niż 40. Mając na uwadze jego osobiste zalety i niezwykłe uzdolnienia, zna kilka języków i gra na niemal wszystkich instrumentach, zawsze się dziwiłem, że zadowala go takie stanowisko. Przypuszczam jednak, że Brantonowi było po prostu wygodnie i brakowało mu motywacji, by dokonać w swym życiu jakichś zmian. No, tak czy owak, wszyscy nasi goście na zawsze zapamiętają kamerdynera z Harleston. Ten wzór wszelakich cnót miał jednak pewną wadę. Był prawdziwym Don Juanem. A jak sobie zapewne wyobrażasz, dla człowieka jego pokroju nie trudno było miłosne podboje w tym cichym wiejskim zakątku. Kiedy miał żonę, wszystko było w porządku. Ale odkąd owdowiał, bezustannie przysparza nam kłopotów. Kilka miesięcy temu wszyscy mieliśmy nadzieję, że znów się ustatkuje, ponieważ zaręczył się z Rachel Howells, naszą drugą pokojówką. Potem jednak ją porzucił i wdał się w romans z Janet Tregelis, córką głównego leśniczego. Rachel, która nawiasem mówiąc jest bardzo dobrą dziewczyną, obdarzoną ognistym, walijskim temperamentem, ciężko się rozchorowała na zapalenie opon mózgowych i teraz snuje się po domu, raczej snuła się aż do wczoraj, niczym wspomnienie dawnej siebie. To był nasz pierwszy dramat w Harleston. Potem jednak zszedł na drugi plan. Pojawił się bowiem drugi problem. A całą sprawę poprzedziło zwolnienie Brantona. A oto jak do tego doszło. Wspomniałem już, że kamerdyner był niezwykle inteligentnym człowiekiem i to właśnie jego inteligencja doprowadziła go do zguby. Ponieważ wygląda na to, iż zaczął nadmiernie ciekawić się sprawami, którymi nie powinien się interesować. Nie miałem pojęcia, jak bardzo się w to zaangażował, dopóki nadzwyczajny zbieg okoliczności nie otworzył mi oczu. Wspomniałem już, że dom jest pełen zakamarków. Pewnego dnia w zeszłym tygodniu, a dokładniej mówiąc w czwartkową noc, nie mogłem zasnąć, gdyż byłem na tyle głupi, że po kolacji wypiłem filiżankę mocnej czarnej kawy. Kiedy o 2 nad ranem wciąż jeszcze przewracałem się z boku na bok i przestałem wierzyć w to, że zasnę, wstałem, zapaliłem świecę i postanowiłem dokończyć pewną powieść. Okazało się, że książkę zostawiłem w sali bilardowej. Włożyłem zatem szlafrok i poszedłem po nią. Żeby dojść do sali bilardowej, trzeba zejść piętro niżej, a następnie przejść korytarzem prowadzącym do biblioteki i zbrojowni. Nie wyobrażasz sobie, jaki byłem zaskoczony, gdy w głębi korytarza dostrzegłem spoza uchylonej drzwi biblioteki migoczące światło.
Osobiście zgasiłem tam lampę i zamknąłem drzwi i nim udałem się na spoczynek. No, rzecz jasna, najpierw przyszło mi do głowy, że może to jacyś włamywacze. Ściany korytarzy w Harleston zdobi wiele trofeów i starej broni. Wybrałem sobie topór bojowy, a potem, odstawiwszy świecę, podkradłem się na palcach i zajrzałem przez uchylone drzwi. W bibliotece znajdował się kamerdyner Branton. Siedział w fotelu, trzymając na kolanie kartkę papieru, która wygląda jak fragment mapy. Podparł rękę głową, zagłębiony w rozmyślaniach. Stałem tak oniemiały ze zdumienia, obserwując go spoza kręgu światła. Cienka świeczka na brzegu stołu rzucała zaledwie słabe światło. Było jednak na tyle jasno, że zauważyłem, iż był całkowicie ubrany. Nagle wstał z fotela, podszedł do komody stojącej z boku, przekręcił klucz i otworzył jedną z szuflad. Wyjął stamtąd jakiś papier, wrócił do swojego fotela, rozłożył ten papier na stole obok świeczki i zaczął niezwykle wnikliwie go studiować. Byłem tak wzburzony, widząc, jak potajemnie czyta nasze rodowe dokumenty, że otworzyłem szeroko drzwi i zatrzymałem się na progu pokoju. Brandon podniósł wzrok i dostrzegł mnie. Z twarzą pobladłą z przerażenia skoczył na równe nogi i wsunął do kieszeni na piersi przypominający mapę dokument, któremu jeszcze przed chwilą tak uważnie się przyglądał. A więc to tak, powiedziałem. Tak nam odpłacasz za zaufanie, jakim cię obdarzyliśmy. Jutro masz opuścić ten dom. Ukłonił się i z miną całkowicie zdruzgotanego człowieka bez słowa przemknął obok mnie. Świeczka nadal stała na stole, a w jej świetle spojrzałem na arkusz, który Branton wyjął z komody. Ku mojemu zdumieniu nie było to nic ważnego, a jedynie kopia pytań i odpowiedzi dotyczących pewnego starego dziwacznego obrządku, zwanego rytuałem Musgrave'ów. To nasza rodowa ceremonia, w której od stuleci każdy Musgrave wkraczający w wiek męski musiał uczestniczyć. Ta rodzinna tradycja, podobnie jak nasze tarcze herbowe czy okrzyki bojowe, być może zainteresowałaby archeologa, ale nie ma absolutnie żadnego praktycznego zastosowania. Później jeszcze wrócimy do tego dokumentu, powiedziałem. Jeśli sądzisz, że to naprawdę konieczne, odparł z wahaniem w głosie. Pozwól jednak, że opowiem ci, co było dalej. Zamknąłem komodę, używając klucza, który zostawił Branton, i odwróciłem się, mając zamiar wyjść z biblioteki. Lecz z zaskoczeniem odkryłem, że kamerdyner wrócił i stoi przede mną. Panie Musgrave, sir, wykrztusił głosem ochrypłym z emocji. Nie zniosłem takiej hańby. Zawsze byłem dumny z tego, co robię w życiu i taka hańba mi zabije. Będzie pan miał moją śmierć na sumieniu. Na pewno tak się stanie, jeśli wpadnę w rozpacz. Gdy po tym, co się stało, nie chce mnie pan więcej widzieć, to na Boga proszę mi dać wypowiedzenie, a ja odejdę za miesiąc. Tak, jakby z własnej woli. To będę w stanie znieść, panie Musgrave, ale nie przeżyję, jeśli pan mnie wyrzuci. Wszyscy ci, których tak dobrze znam i którzy znają mnie, dowiedzą się o tym. Nie zasługujesz na takie względy, Branton, odparłem. Postąpiłeś doprawdy haniebnie. Jednakże, skoro tak długo służyłeś naszej rodzinie, nie zamierzam cię publicznie kompromitować. Miesiąc to za długo. Wynieśmy się stąd za tydzień i podaj taki powód, jaki chcesz. Już za tydzień, ser? Zawołał z rozpaczonym głosem. Za 2 tygodnie. Chociaż za 2 tygodnie. Tydzień, powtórzyłem. I możesz uznać, że obszedłem się z tobą wyjątkowo łagodnie. Wtedy kamerdyner, który sprawiał wrażenie przybitego, oddalił się z opuszczoną głową, ja zaś zgasiłem świecę i wróciłem do swojego pokoju. Przez kolejne 2 dni Branton niezwykle sumiennie wykonywał swoje obowiązki. Nie czyniłem żadnych aluzji do tego, co się stało i z pewnym zaciekawieniem czekałem, chcąc się przekonać, w jaki sposób zamierza ukryć swoją hańbę. Jednak 3. dnia nie pojawił się po śniadaniu, tak jak to zazwyczaj czynił, abym udzielił mu instrukcji na cały dzień. Gdy wyszedłem z jadalni, natknąłem się na tę pokojówkę, Rachel Howells. Już ci wspominałem, że dopiero co doszła do siebie po ciężkiej chorobie, a wyglądała tak blado i słabo, że zganiłem ją za to, że już przyszła do pracy. Powinnaś leżeć w łóżku, powiedziałem. Wrócisz do swych obowiązków, kiedy dojdziesz do siebie. Spojrzała na mnie z tak dziwnym wyrazem twarzy, iż zacząłem podejrzewać, że choroba uszkodziła jej mózg. Już nic mi nie jest, panie Musgrave, odpowiedziała. No, zobaczymy, co na to powie lekarz, odparłem. Teraz natychmiast przerwij pracę, a kiedy będziesz szła na dół, powiedz Brantonowi, że chcę go widzieć. Kamerdyner odszedł, powiedziała.
Odszedł? Dokąd odszedł? On odszedł. Nikt go nie widział. Nie ma go w jego pokoju. O tak, odszedł, odszedł. Gwałtownie oparła się plecami o ścianę i wybuchnęła histerycznym śmiechem. Ja zaś przerażony tą nagłą reakcją popędziłem, aby przywołać dzwonkiem pomoc. Wrzeszczącą, szlochającą dziewczynę zaprowadzono do jej pokoju. Ja natomiast próbowałem znaleźć Brantona. Nie było żadnych wątpliwości co do tego, że zniknął. Nocą w jego łóżku nikt nie spał. Nikt go też nie widział, odkąd poprzedniego wieczoru udał się na spoczynek. A jednak trudno było ustalić, w jaki sposób opuścił dom, bo rano wszystkie okna i drzwi były pozamykane od wewnątrz. W pokoju zostały jego ubrania, zegarek, a nawet pieniądze. Brakowało tylko czarnego garnituru, który zazwyczaj nosił. Zniknęły również jego pantofle, zostawił natomiast buty. A więc dokąd w samym środku nocy mógł się udać kamerdyner Branton i co takiego mogło się z nim teraz dziać? No, oczywiście przeszukaliśmy dom od piwnicy aż po strych. Nie znaleźliśmy jednak niczego, nawet najmniejszego śladu. Jak już mówiłem, ten stary dom to prawdziwy labirynt. Zwłaszcza jego najstarsze skrzydło, w którym obecnie nikt nie mieszka. Przetrząsnęliśmy i tam każde pomieszczenie i piwnicę, ale nie natknęliśmy się na żaden ślad zaginionego. Wydawało mi się niemożliwe, by Branton mógł odejść, zostawiając cały swój dobytek. A z drugiej strony, gdzież mógł się podziać? Wezwałem miejscową policję. Nic to jednak nie dało. Poprzedniej nocy padał deszcz i grunt był mokry. Obejrzeliśmy dokładnie trawnik i wszystkie ścieżki wokół domu, lecz na próżno. Tak właśnie sprawy się miały, kiedy nowe wydarzenia spowodowały, że rozwiązanie tej pierwszej zagadki odeszło na dalszy plan. Przez 2 dni Rachel Howells była tak ciężko chora, na przemian majaczyła i dostawała ataków histerii, że trzeba było zatrudnić pielęgniarkę, która czuwałaby nad nią w nocy. Trzeciej nocy po zniknięciu Brantona pielęgniarka, przekonawszy się, że jej pacjentka spokojnie śpi, drzemnęła się w fotelu. Gdy obudziła się nad ranem, odkryła, że łóżko jest puste, okno otwarte i nigdzie nie ma ani śladu chorej. Natychmiast mnie obudzono i wraz z 2 lokajami ruszyłem niezwłocznie na poszukiwanie zaginionej dziewczyny. Nie trudno było ustalić kierunek, którym się udała, bo ślady prowadziły spod samego okna przez trawnik na brzeg jeziora, gdzie znikały przy żwirowanej dróżce prowadzącej poza teren posiadłości. Jezioro ma w tym miejscu 8 stóp głębokości. No i wyobraża sobie zapewne, co czuliśmy, widząc, że ślady tej biednej, obłąkanej dziewczyny urywały się nad jego brzegiem. Oczywiście od razu chwyciliśmy za drągi i rozpoczęliśmy poszukiwania zwłok. Nie natrafiliśmy jednak na ciało. Wyciągnęliśmy natomiast na powierzchnię coś zupełnie nieoczekiwanego. Była to płócienna torba zawierająca mnóstwo starych, zardzewiałych i odbarwionych metalowych krążków oraz kilka matowych kamyków i kawałków szkła. To przedziwne znalezisko było wszystkim, co wyłowiliśmy z jeziora i choć wczoraj szukaliśmy dziewczyny, przetrząsnąwszy wszystko dookoła, nie natrafiliśmy na żaden ślad Rachel Howells ani Richarda Brantona. Policja z hrabstwa odchodzi już od zmysłów, dlatego teraz zwracam się do ciebie. Jesteś moją ostatnią deską ratunku. Wyobrażasz sobie zapewne, Watsonie, jak skwapliwie słuchałem opowieści o tym przedziwnym ciągu zdarzeń. Próbowałem je do siebie dopasować i znaleźć jakiś wspólny motyw, który mógłby je wszystkie połączyć. Kamerdyner przepadł. Dziewczyna przepadła. Dziewczyna kochała kamerdynera, później jednak miała powody, aby go znienawidzić. W jej żyłach płynęła namiętna, ogniska, walijska krew. Była strasznie wzburzona bezpośrednio po zniknięciu Brantona. Wrzuciła do jeziora torbę z jakąś dziwną zawartością. Wszystkie te okoliczności należało wziąć pod uwagę, a jednak żaden z nich nie wyjaśniał sedna sprawy. Co zapoczątkowało tę historię? I tam właśnie znajdował się koniec tej splątanej nici. Muszę zobaczyć ten dokument, Musgrave, powiedziałem. Ten, do którego twój kamerdyner tak bardzo chciał zajrzeć, mimo że ryzykował utratą posady. Ten nasz rytuał jest dość absurdalny, odparł. Na jego usprawiedliwienie można powiedzieć tylko tyle, że jest strasznie stary. Mam tutaj kopię pytań i odpowiedzi, skoro chcę rzucić na nie okiem. Podał mi ten arkusz papieru, który trzymam teraz przed sobą. Watsonie, to jest właśnie ów przedziwny katechizm, któremu musiał się podporządkować każdy Musgrave, kiedy dorastał i stawał się dziedzicem posiadłości. Odczytam ci pytania i odpowiedzi, tak jak jest pisano. Do kogo to należało? Do tego, który odszedł.
Kto to otrzyma? Ten, który nadejdzie. Gdzie było słońce? Było nad dębem. Gdzie był cień? Był pod wiązem. Jak stawiano kroki? Na północ 10 i 10, na wschód 5 i 5, na południe 2 i 2, na zachód 1 i 1 i poniżej. Co za to oddamy? Wszystko, co nasze. Dlaczego mamy to oddać? Przez wzgląd na zaufanie. Na oryginale nie było daty, ale wnosząc z pisowni, pochodzi z połowy XVII wieku, zauważył Musgrave. Obawiam się jednak, że ten stary dokument niewiele ci pomoże w rozwiązaniu zagadki. No, przynajmniej, odparłem, otwiera nam drogę do kolejnej i to nawet ciekawszej niż ta pierwsza. Niewykluczone, iż okaże się, że rozwiązanie jednej zagadki będzie też rozwiązaniem drugiej. Wybacz mi to, co powiem, Marsgrave, ale odnoszę wrażenie, że wasz kamerdyner był niezwykle bystrym człowiekiem i rozumiał ten rytuał lepiej niż 10 pokoleń kopanów. Ledwie za tobą nadążam, stwierdził Marsgrave. Wydaje mi się, że ten papier nie ma żadnego praktycznego znaczenia. No cóż, mnie zaś wydaje się niezwykle praktyczny. Nie ośmielę się stwierdzić, że Branton podzielał ten sam pogląd. Prawdopodobnie widział już ten dokument wcześniej, nim przyłapałeś go tamtej nocy. No, to bardzo możliwe. Nigdy go nie ukrywaliśmy. Sądzę, że chciał po prostu odświeżyć sobie pamięć. Jak rozumiem, miał jakąś mapę, którą porównywał z manuskryptem i wetnął do kieszeni, kiedy się zjawiłeś. To prawda. Ale co on mógł mieć wspólnego z naszym starym rodzinnym zwyczajem? I co oznaczają całe te podchody? Jestem przekonany, że bez trudu uda nam się to ustalić. Odparłem. Za twoim pozwoleniem wsiądziemy w pierwszy pociąg do Sussex. Na miejscu zbadamy tę sprawę dokładnie. Jeszcze tego samego popołudnia dotarliśmy do Harleston. Prawdopodobnie widziałeś zdjęcia i czytałeś opisy tej słynnej starej budowli. Ograniczę więc swoją relację do przypomnienia, że wzniesiono ją na planie litery L, której dłuższe ramię stanowi nowoczesne skrzydło. Krótsze zaś jest najstarszą częścią budowli. Nad niskimi drzwiami, z ciężkim nadprożem, pośrodku starej części, wyryto dłutę datę 1607. Eksperci jednak są zgodni co do tego, że belki nośne i mury są w rzeczywistości znacznie starsze. Ponieważ w tej części budynku ściany są niezwykle grube, a okna maleńkie, w ubiegłym stuleciu członkowie rodu zdecydowali, że wybudują nowe skrzydło. Stare miało być użytkowane, o ile w ogóle, jako magazyn i piwnice. Dom otoczony jest wspaniałym parkiem z pięknymi starymi drzewami. Nieopodal alejki leży jezioro, o którym wspomniał Reginald, oddalone jakieś 200 jardów od budynku. Do tego czasu byłem już przekonany, Watsonie, że nie mieliśmy tu do czynienia z trzema odrębnymi tajemnicami, lecz tylko z jedną. I że jeśli uda mi się właściwie odczytać rytuał Musgrave'ów, natrafię na trop, dzięki któremu poznam prawdę o kamerdynerze Branton i pokojówce Howells. Na tym więc skupiłem całą swoją energię. Dlaczego kamerdyner tak bardzo chciał zapamiętać tę starą ceremonię? Najwyraźniej dlatego, że dostrzegł jej coś, co umknęło wszystkim pokoleniom dziedziców i że znajomość czego spodziewał się uzyskać jakieś osobiste korzyści. Czy w takim razie był ten rytuał i w jaki sposób wpłynął on na los Brantona? Po przeczytaniu manuskryptu stało się dla mnie całkowicie jasne, że wszystkie te liczby muszą się odnosić do jakiegoś miejsca, do którego czyniono aluzję w pozostałej części dokumentu. I że jeśli uda nam się to miejsce odnaleźć, będziemy już na dobrej drodze do odkrycia, jaki sekret dawni Musgrave'owie postanowili uwiecznić w tak dziwaczny sposób. Na początek mieliśmy dwa punkty odniesienia – dąb oraz wiąz. Jeśli chodzi o dąb, nie mogło tu być żadnych wątpliwości. Tuż przed domem, po lewej stronie podjazdu, stał prawdziwy patriarcha wśród dębów. Jedno z najdostojniejszych drzew, jakie kiedykolwiek widziałem. Z pewnością stał tu już wówczas, gdy spisywano ten rytuał. Powiedziałem, gdy go mijaliśmy. Najprawdopodobniej był tutaj już za czasów normańskiej inwazji, odparł Musgrave. Ma w obwodzie 23 stopy. A są tu jakieś stare wiązy? Spytałem. Tam dalej rósł kiedyś bardzo stary wiąz, ale 10 lat temu uderzył w niego piorun i musieliśmy go wyciąć. Czy widać jeszcze, gdzie kiedyś stał? O tak. I nie ma innych wiązów? Nie ma żadnych starych, jest za to mnóstwo buków.
Chciałbym zobaczyć, gdzie rósł. Podjechaliśmy tam dwukółką, a mój klient natychmiast, jeszcze zanim weszliśmy do domu, zaprowadził mnie do karpy na trawniku w miejscu, gdzie rósł niegdyś wiąz. Było to prawie w połowie drogi pomiędzy dębem a domem. Wyglądało na to, że moje śledztwo posuwa się naprzód. No, przypuszczam, że nie sposób teraz stwierdzić, jak wysoki był ten wiąz, spytałem. Mogę ci powiedzieć, miał 64 stopy wysokości. Jakim cudem znasz jego wysokość? Spytałam zaskoczony. A gdy mój stary guwerner zadawał mi ćwiczenia z trygonometrii, zawsze chodziło w nich o pomiar wysokości. Kiedy byłem młodzieńcem, musiałem obliczać wysokość każdego drzewa i każdego budynku na terenie posiadłości. Nieoczekiwanie uśmiechnęło się do nas szczęście. Zbieram informacje szybciej, niż mógłbym na to liczyć. A powiedz mi, zapytałem, czy twój kamerdyner kiedykolwiek zadał ci takie pytanie? Reginald Musgrave spojrzał na mnie zaskoczony. Teraz, kiedy o tym myślę, odparł. Tak, jakieś parę miesięcy temu Branton zapytał mnie o wysokość tego drzewa. Chodziło o jakąś nieistotną sprzeczkę ze stajennym. Były to doskonałe wieści, Watson. Bo dzięki temu wiedziałem już, że jestem na właściwym tropie. Spojrzałem w górę na słońce, obliczyłem, że za niecałą godzinę znajdzie się tuż ponad najwyższymi gałęziami starego dębu. Wówczas spełniony miał być jeden z warunków wymienionych w rytuale. Natomiast cień wiązu musi oznaczać najdalszy punkt cienia, bo w przeciwnym razie jako wskazówkę wybrano by pień. Musiałem więc dowiedzieć się, gdzie kończyłby się najdalszy kraniec cienia wiązu, gdy słońce stało tuż nad dębem. To nie było chyba łatwe zadanie, Holmesie, bo przecież wiązu już tam nie było. Cóż, przynajmniej wiedziałem, że skoro Branton był w stanie to zmierzyć, to i mnie się też uda. Poza tym tak naprawdę nie było to wcale takie trudne. Poszliśmy z Musgrave'em do jego gabinetu. Ja wystrugałem sobie ten kołek i przywiązałem do niego długi sznurek z węzłami w odstępach jednego jarda. Potem wziąłem długą wędkę, mierzącą około 6 stóp i udałem się z moim klientem na miejsce, gdzie rósł niegdyś wiąz. Słońce ocierało się właśnie o wierzchołek dębu. Przytwierdziłem wędkę, wyznaczyłem kierunek padania cienia, a następnie go zmierzyłem. Był długi na 9 stóp. Oczywiście teraz obliczenia były już proste. Skoro wędka długości 6 stóp rzucała cień długości na 9 stóp, drzewo mające 64 stopy wysokości rzucałoby cień długi na 96 stóp. I naturalnie cienie te leżałyby na tej samej linii. Zmierzyłem tę odległość, docierając niemal do ściany domu. I w tym miejscu wbiłem kołek. Wyobraź sobie, jaki byłem podekscytowany, gdy w odległości 2 cali od mojego kołka spostrzegłem lejkowate zagłębienie w ziemi. To musiał być ślad po pomiarach poczynionych przez Brantona. Wiedziałem, że wciąż jestem na jego tropie. Gdy uzyskałem w ten sposób punkt odniesienia, zacząłem odmierzać kroki, sprawdziwszy najpierw główne kierunki na moim kieszonkowym kompasie. 10 par kroków na północ poprowadziło mnie wzdłuż ściany budynku, a wtedy znów oznaczyłem to miejsce kołkiem. Potem starannie odmierzyłem 5 kroków na wschód i 2 kroki na południe. Dotarłem w ten sposób do progu starych drzwi. 2 kroki na zachód oznaczały, że mam przekroczyć próg i przejść po kamiennych płytach. I to właśnie było miejsce, które określał tekst rytuału. Nigdy w życiu nie byłem tak strasznie rozczarowany, Watsonie. To było niczym zimny prysznic. Przez chwilę wydawało mi się, że musiałem popełnić jakiś kardynalny błąd w moich obliczeniach. Zachodzące słońce zalewało światłem podłogę przejścia i wyraźnie ujrzałem, że stare, wytarte, szare kamienie, którym je wyłożono, ściśle do siebie przylegały. I z całą pewnością od wielu, wielu lat nikt ich nie przesuwał. Branton niczego tutaj nie dotykał. Ostukałem podłogę, ale dźwięk był wszędzie taki sam. I nic nie świadczyło o obecności jakiejś szczeliny czy pęknięcia. Na szczęście jednak Musgrave, który zaczął już dostrzegać sens mojego postępowania, i był teraz tak samo podniecony jak ja, wyjął swój manuskrypt, żeby sprawdzić moje obliczenia. I poniżej! Zawołał. Opuściłeś i poniżej! Do tej pory myślałem, że oznacza to, iż w tym miejscu należy kopać. Teraz jednak oczywiście natychmiast się zorientowałem, że byłem w błędzie. A więc tu niżej jest piwnica! Zawołałem. Tak, stara jak cały ten dom. Tędy, tymi drzwiami. Zeszliśmy na dół po krętych kamiennych schodach.
Mój towarzysz zapalił zapałką dużą latarnię stojącą na beczce w rogu. W jednej chwili stało się oczywistym, że wreszcie dotarliśmy we właściwe miejsce i że nie byliśmy jedynymi ludźmi, którzy ostatnio je odwiedzali. Piwnicę wykorzystywano do przechowywania drewna, ale polana, które niegdyś leżały porozrzucane na podłodze, teraz zostały ułożone w stosy pod ścianą tak, by odsłonić przestrzeń po środku. I tam właśnie znajdowała się wielka i ciężka płyta kamienna z zardzewiałym żelaznym pierścieniem po środku, do którego przywiązany był gruby, kraciasty szal. Najowisza, zawołał mój klient. To szal Brantona. Mógłbym przysiąc, że widziałam, jak go nosił. Co ten łajdak tutaj robił? Na moją prośbę wezwano kilku miejscowych policjantów. Gdy przybyli, spróbowaliśmy unieść kamienną płytę, ciągnąc za szal. Ledwie udało mi się ją poruszyć i tylko dzięki pomocy jednego z konstabli odsunąłem ją wreszcie na bok. Pod nami ział czarny otwór. Patrzyliśmy w niego wszyscy, podczas gdy Marsgrave, klęcząc z boku, opuszczał w dół latarnię. Pod nami znajdowało się małe pomieszczenie, głębokie na blisko 7 stóp i szerokie na 4 stopy. Z jednej strony stała ciężka drewniana skrzynia z mosiężnymi okuciami. Jej wieko było uniesione w górę, a z zamka wystawał ten oto dziwny staroświecki klucz. Z zewnątrz pokrywała ją gruba warstwa kurzu. Najwidoczniej wilgoć i robactwo przeżarły się przez drewno, bo wnętrze skrzyni porastał siny grzyb. Na jej dnie leżało kilka porozrzucanych metalowych krążków, takich jak te, które widzisz. Najwyraźniej były to stare monety. Poza tym nic więcej nie zawierała. W tamtej chwili jednak nikt z nas nie patrzył na skrzynię, bo nasze oczy zwrócone były na skuloną przy niej sylwetkę. Był to odziany w czarny garnitur mężczyzna. Siedział na podłodze z podkurczonymi nogami, z czołem opartym o krawędź skrzyni, z ramionami obejmującymi jej boki. Posiniała twarz i jej zniekształcone rysy uniemożliwiały rozpoznanie ofiary. Gdy jednak wyciągnęliśmy ciało, jego wzrost, ubiór oraz włosy wystarczyły, by przekonać mojego klienta, że faktycznie był to jego zaginiony kamerdyner. Nie żył już od kilku dni. Na jego ciele nie było widać żadnych ran ani stłuczeń świadczących o tym, w jaki sposób spotkał go ten straszliwy koniec. Wynieśliśmy ciało z piwnicy, ale nadal pozostał nam do rozwiązania problem, który był niemal równie skomplikowany jak ten, z którym już się uporaliśmy. Zdradzam ci, Watsony, że byłem dość rozczarowany wynikami mojego dotychczasowego śledztwa. Liczyłem na to, że wyjaśnię całą tę sprawę, gdy tylko znajdę miejsce opisywane w tekście rytuału. Teraz jednak, kiedy już je znałem, okazało się, że nie zbliżyłem się ani trochę do poznania prawdy o tym, co takiego ukryli tam dawni członkowie rodu. I to podejmując tak skomplikowane środki ostrożności. Wprawdzie udało mi się rzucić trochę światła na to, jaki los spotkał Brantona. Teraz jeszcze musiałem się dowiedzieć, w jaki sposób zginął i jaką rolę odgrywała w tej sprawie kobieta, która zniknęła. Przysiadłem na beczułce w rogu piwnicy i dokładnie przemyślałem sobie wszystko od początku. Wiesz, jakie metody stosują w takich sytuacjach, Watsonie. Stawiam się na miejscu takiego człowieka i oceniwszy najpierw jego inteligencję, próbuję sobie wyobrazić, jak sam bym się zachował w takich okolicznościach. W tym przypadku kwestia była tyle prosta, że Branton był bardzo bystrym człowiekiem. Nie musiałem więc wprowadzać żadnych korekt i poprawek. Nie musiałem uwzględniać równania indywidualnego, jak nazywają to astronomowie. I ten człowiek wiedział, że ukryto coś cennego. Odnalazł to miejsce. Przekonał się jednak, że kamienna płyta stojąca mu na drodze była zbyt ciężka, by mógł ją sam przesunąć. Co miał robić? Nie mógł uzyskać pomocy z zewnątrz, nawet gdyby miał kogoś, komu ufał. Bo wówczas musiałby odryglować drzwi do domu, narażając się na ryzyko wykrycia. Było więc dla niego o wiele lepszym rozwiązaniem znalezienie sobie pomocnika wśród mieszkańców. Kogo jednak mógł o to poprosić? Ta dziewczyna kochała go kiedyś. Mężczyzna nie potrafi zdać sobie sprawę z faktu, że ostatecznie utracił miłość kobiety. Nie jest tego pewien bez względu na to, jak źle ją traktował. Spróbował kilkakrotnie okazać Rachel Howell swoje względy, zawierając w ten sposób z nią pokój, a następnie uczynić z niej swoją wspólniczkę. Nocą zeszli razem do piwnicy i razem podnieśli płytę. Do tego momentu byłem w stanie prześledzić ich działania tak, jakbym był naocznym świadkiem.
Uniesienie tego kamienia musiało być dla złoczyńców bardzo ciężką pracą, zwłaszcza że Branton miał do pomocy kobietę. Nawet dla mnie, krzepkiego policjanta z Sussex, nie było to proste zadanie. Co w takim razie mogli zrobić, żeby je sobie ułatwić? Prawdopodobnie to, co ja sam również bym uczynił. Wstałem i dokładnie przyjrzałem się różnym polanom porozrzucanym na podłodze. Niemal natychmiast znalazłem to, co spodziewałem się znaleźć. Jedno z polan, długie mniej więcej na 3 stopy, miało wyraźne wgniecenie na jednym końcu. Natomiast kilka innych było spłaszczonych przy krawędziach tak, jakby przycisnął je jakiś ogromny ciężar. Kiedy udało im się już unieść nieco pokrywę, wsunęli w szczelinę kawałki drewna, aż w końcu otwór zrobił się na tyle duży, by można się było przez niego wczołgać do środka. Podparli płytę polanem ustawionym na sztorc. Ponieważ przyciskała je całym ciężarem do kamiennej podłogi, na jego końcu tworzyło się wgniecenie. Jak do tej pory poruszałem się po bezpiecznym gruncie. W jaki jednak sposób miałem odtworzyć ten rozgrywający się w środku nocy dramat? Najwyraźniej tylko jedno z nich mogło się przecisnąć przez otwór i uczynił to Branton. Dziewczyna czekała na niego na górze. Branton otworzył skrzynię, prawdopodobnie podał Rachel je zawartość, ponieważ tego nie znaleźliśmy, a następnie, no właśnie, co się zdarzyło później? Czy kiedy zobaczyła mężczyznę, który ją skrzywdził, i to być może o wiele, wiele bardziej niż podejrzewaliśmy, zdanego na jej łaskę i niełaskę, w namiętnej celtyckiej duszy tej kobiety tlący się płomek zemsty przemienił się nagle w prawdziwy pożar? A może to był przypadek? Może polano wsunęło się samo i kamienna płyta zamknęła Brantona w pomieszczeniu, które miało się stać jego grobem. Czy dziewczyna była winna tylko tego, że nikomu nie wspomniała o jego losie? A może to jej ręka wytrąciła podpórkę i sprawia, że kamienna płyta z łoskotem opadła w dół? Niezależnie od tego, jak było naprawdę, wydawało mi się, że widzę postać tej kobiety ściskającej w dłoniach swój skarb, gdy w dzikim popłochu wbiegała po krętych schodach, a w jej uszach wciąż rozbrzmiewały stłumione krzyki i uderzenia dłoni w kamienną płytę, która przyczyniła się do pozbawienia życia jej niewiernego kochanka. W tym właśnie krył się sekret jej pobladłej twarzy, zszarganych nerwów i napadów histerycznego śmiechu następnego ranka. Ale co było w skrzyni? I co z tym zrobiła? Oczywiście musiały to być te stare metalowe krążki i kamyki, które mój klient wyłowił z jeziora. Cisnęła je tam przy pierwszej okazji, aby zatrzeć ostatnie ślady swej zbrodni. Przez 20 minut siedziałem tak bez ruchu, zastanawiając się nad całą tą sprawą. Marsgrave wciąż stał obok z bardzo bladą twarzą, poruszając latarnią i zaglądając w otwór. To monety z czasów Karola I, powiedział, zbliżając do oczu kilka z tych, które pozostały w skrzyni. Widzisz, prawidłowo ustaliliśmy datę powstania rytuału. Możemy znaleźć coś jeszcze, co należało do Karola I. Zawołałem i wydawało mi się, że nagle pojąłem znaczenie dwóch pierwszych pytań rytuału. Pokaż mi, proszę, zawartość tej torby, którą wyciągnęliście ze stawu. Poszliśmy na górę do jego gabinetu, gdzie Marsgrave rozłożył przede mną wyłowione przedmioty. Gdy spojrzałem na nie, zrozumiałem, dlaczego uznał je za nieważne. Metal był niemal czarny, a kamienie pozbawione połysku matowe. Potarłem jeden z nich rękawem, a wtedy rozbłysnął niczym iskra w zagłębieniu mojej dłoni. Metalowa oprawa miała postać podwójnego pierścienia. Była jednak tak pogięta i powykręcana, że w niczym nie przypominała swojej pierwotnej postaci. Musisz pamiętać o tym, powiedziałem, że royaliści w Anglii skutecznie się bronili jeszcze po śmierci króla, a kiedy wreszcie postanowili ratować się ucieczką, prawdopodobnie zakopali najcenniejsze rzeczy w nadziei, że powrócą po nim w spokojniejszych czasach. Mój przodek, sir Ralph Musgrave, był ważnym stronnikiem Karola I w czasie wojny. Później zaś stał się prawą ręką Karola II podczas jego tułaczki, rzekł mój przyjaciel. U, to prawdy, odparłem. Cóż, sądzę, że jest to ostatnie ogniwo, którego szukaliśmy. Muszę ci pogratulować, że choć w dość tragiczny sposób, wszedłeś w posiadanie pewnego artefaktu mającego ogromną wartość, a z pewnością jeszcze większe znaczenie historyczne. Co to jest w takim razie? Spytał zdumiony. To nic innego jak dawna korona królów Anglii. Korona? Właśnie. W
Przypomnij sobie, co mówił rytuał, jak to szło, czyje to było, tego, który odszedł. To znaczy, że działo się to po egzekucji Karola. Następne. Kto to dostanie? Ten, który nadejdzie. Chodziło o Karola II, którego nadejście już przewidywano. Moim zdaniem nie ma wątpliwości, że ten powykrzywiany, okształcony diadem ozdabiał niegdyś głowy królewskiej rodziny Stuartów. A jak trafił do stawu? Odpowiedź na to pytanie zabierze nam trochę więcej czasu. Przedstawiłem mu długi łańcuch rozumowania wraz ze wszystkimi moimi domniemaniami i dowodami. Nim skończyłem swoją opowieść, zapadł zmierzch i na niebie ukazał się jasny księżyc. A jak to się stało, że po swym powrocie Karol nie odzyskał tej korony? Spytał Musgrave, odkładając przedmiot do płóciennej torby. No cóż, zwróciłeś teraz uwagę na sprawę, której prawdopodobnie nigdy nie uda nam się wyjaśnić. Zapewne było tak, że Musgrave, który znał sekret, w tym czasie zmarł, pozostawiwszy wskazówki swojemu potomkowi, ale nie objaśniwszy mu ich przedtem. Od tego dnia rytuał przekazywany był w twoim rodzie z ojca na syna, aż wreszcie dotarł do niego człowiek, który odkrył sekret rytuału, lecz stracił przy tym życie. I oto cała historia rytuału Musgrave'ów, Watsonie. Nadal przechowują tę koronę w Harslon, choć nie obyło się bez kłopotów prawnych i musieli zapłacić znaczną sumę, aby pozwolono im ją zatrzymać. Jestem pewien, że gdybyś powołał się na mnie, z radością by cię pokazali. Co do tej kobiety, to słuch o niej zaginął. Prawdopodobnie udało jej się wydostać z Anglii i zbiec ze wspomnieniami o swej zbrodni do jakiegoś zamorskiego kraju.